Dobry wieczór, to znowu internetowi milionerzy, znowu z Michałem naprzeciwko mnie. Witam ponownie, po raz trzeci. Również witam. Michał, sprawa jest następująca. Masz 10 tysięcy złotych na koncie, czyli 8 pytań za tobą, 7 przed tobą, najbliższe za 20 tysięcy złotych i jedno koło ratunkowe, czyli... Pytanie do eksperta, do Kacpra, którego również witam. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. I oczywiście Kacper w gotowości. Michał, oczywiście. Żeby nie przedłużać, kontynuujemy grę? Jak najbardziej. Gramy, bądźcie z nami. No i moje standardowe pytanie, czy kwota 20 tysięcy ma być sumą gwarantowaną? Myślę, że zrobimy tak, że sumą gwarantowaną będzie kwota 40 tysięcy, jak to było kiedyś, więc jeszcze nie. Dobra, w kolejnym pytaniu, tak myślę, że zrobimy. Okej. Okay. Oto pytanie za 20. Pinakoteka jest odpowiednikiem zbrojowni, galerii, piwiarni, antykwariatu. Pinakoteka. Pinakoteka. Pinakoteka, powiadasz, to jest... Moment. Ja będę wiedział. Pinakoteka... Aha. Czekaj, zbrojownia na pewno, nie? Piwiarnia, czekaj, galeria... Czekaj, jeszcze jest piwiarnia i antykwariat. Moment. Na pewno mi zbrojownia odpada. To mi nie pasuje. Czaczek. Przyznam. Nie, chyba. Chyba. Waham się obecnie między galerią a antykwariatem. Ale wydaje mi się. Kurczę, dobrze. Moja pierwsza myśl to w sumie była galeria, to jest także odpowiedź B, więc takie dwa w jednym, co przemawiają za tą odpowiedzią, więc poproszę odpowiedź B, galeria ostatecznie. Zaznaczam. Według ciebie to galeria, pinakoteka. W starożytności za najstarszą i najsławniejszą pinakotekę uważano pinakotekę ateńską. Mieściła się ona w północno-zachodnim skrzydle Akropolu w Atenach. Pinakoteka to galeria obrazów. Masz 20 tysięcy złotych. Doskonale. O to chodzi. Tak, o to właśnie chodzi. Miałeś 10, już masz 20. 6 pytań do miliona. I najbliższe 10 za 40 tysięcy złotych. Gwarantowane, poproszę. Proszę, bardzo, bardzo, bardzo proszę o ustawienie tej kwoty jako próg gwarantowany. Dziękuję bardzo. No to w takim razie pytanie zagwarantowane 40 tysięcy jest takie. Jaki kanał według Anglików dzieli ich wyspę od Europy? Angielski, francuski, kiloński, czy północny? Pierwsze moje skojarzenie to kanał francuski, przyznaję. Angielski to wydaje mi się, że to był inny nieco kanał. Kiloński. Nie pamiętam tylko, czemu ten kanał kiloński. To jest walka o gwarantowaną kwotę, więc żeby się nie machnąć, żeby tak odruchowo nie strzelić. Moja pierwsza myśl, przyznaję, że to jest kanał francuski. Angielski. Gdzie był kanał angielski? Spokojnie, żeby teraz
głupoty, nie walnąc przy takim pytaniu. No to jest dość ważne pytanie w twojej grze, bo o sumę gwarantowaną ryzykujesz 19 tysięcy dla gwarantowanych 40. Przypomnę, też jest ekspert w pogotowiu ratunkowym. To prawda. Jest też ekspert, który wydaje mi się, żeby mógł tu w tej sytuacji pomóc, ale wydaje mi się, że chyba dam radę odpowiedzieć na to pytanie. Bo mi się wydaje, cały czas mi ta Anglia, przepraszam, Francja, gana francuski chodzi po głowie. To była taka moja pierwsza myśl. Kurczę. Nie pamiętam, czym jest kanał Kiloński. Kanał północny to, z tego co kojarzę, to znajduje się w nieco innym położeniu. A też kanał angielski to gdzieś w okolicach chyba. Dobra. Puloński, kiloński odrzucam. Francuski to moja pierwsza myśl, ale angielski... Ojejku. Znowu mam zagwozdka. O kurczę. Czy ja bym użył już teraz eksperta do tego pytania, czy jednak? No to mam niemały problem w takim wypadku. Kanał angielski czy francuski? Kiloński na pewno nie wydaje mi się, a północny na pewno nie. Pierwsza myśl francuski, ale czy byłoby dwa razy B pod rząd? Kurczę, blada. Dobra, to jest w sumie zbyt ważne pytanie. Chociaż... Nie no, to jest... Z jednej strony użyłbym eksperta, ale z drugiej poszedłbym w którą ze swoich odpowiedzi, a albo balnie, w którą. Bardziej jestem pod B, ale to jest takie bardziej 60 do 40, przyznaję. Na francuski. Ale ze względu na to, że to jest pytanie o gwarantowaną kwotę, nie będę jakoś ryzykował szczególnie i spytam się porady eksperta ostatecznie. Ostatecznie, proszę bardzo, poprosimy o połączenie z ekspertem. Kacprze. Jestem. Wysyłamy ci pytanie za 40 tysięcy złotych sumę gwarantowaną. Michał wykorzystuje ostatnie koło ratunkowe. Jasne, sytuacja klarowna. Okej, wysyłamy, zobacz. Ojej, dobra. Jaki kanał według Anglików dzieli ich wyspę od Europy? Ja, słysząc twoje dywagacje nad tym pytaniem, mówiłem sobie po cichu, kurczę, niech on się o to mnie spyta. Bo tak się składa, że to pytanie jest bardzo zgubne. A no dlaczego? Francję od... Znaczy... Anglię, Wielką Brytanię od Europy oddziela kanał La Manche, ale Anglicy mówią na niego English Channel, czyli kanał angielski. I to będzie prawidłowa odpowiedź na to pytanie. A to już wiem, czemu tak mi świtała odpowiedź po francuskim, bo no, sam La Manche, tylko francuska nazwa, to stąd mi tak właśnie tak, francuska kanał nazwa. Kanał La Manche, ale według Anglików oni uważają go za
English Channel, czyli kanał angielski. Dobra, dziękuję bardzo za pomoc. Nie ma za co, powodzenia. Dziękujemy, dziękujemy Kasprze. Także, tak jak mówił ekspert, poproszę odpowiedź A, angielski, ostatecznie. Proszę bardzo. La manche, z francuskiego. Tłumacząc na polski, to jest rękaw. Natomiast angielskiego, English Channel, czyli kanał angielski, czyli masz 40 tysięcy złotych. Gratuluję. Doskonale. Tak, to jest kanał angielski, według Anglików. Dokładnie. No to Michale, 40 tysięcy złotych, nie mniej w tej grze. Dobrze wiedzieć. 5 pytań masz. Czego nie masz? Kół ratunkowych, niestety. Dokładnie. Najbliższe pytanie jest za 75 tysięcy złotych. Zainteresowany? Jak najbardziej. Oto pytanie. Autor dwóch pozycji. Książki, którą napisałem, żeby mieć na dziwki i narkotyki, i książki, którą napisałem, żeby mieć na odwyk, Marek Raczkowski, Maciej Maleńczuk, Kamil Durczok czy Witkacy? O! No to rozumiem, że muszę odgadnąć autora, który napisał te dwie książki. No to zaczynają się teraz pytania z tej najwyższej półki, z tego co widzę. Czy ja kojarzę którego z tych autorów tak szczególnie? No to już nie czuję takiej presji, bo nawet jeśli nie zgadnę, to i tak zostanę z moją kwotą gwarantowaną. Więc tu mogę nawet śmiało strzelać, nie będę miał zbytnich wyrzutów sumienia, bo nawet nie mam żadnych kół. Dobra, może popatrzmy tak. Kamil Durczuk na pewno mi odpada, nie pasuje mi kompletnie. Raczkowski, być może Maleńczuk. Może? A Witkacy nie wydaje mi się. Chyba. Ajajaj. Czy on taki czysty strzał? Na pewno nie ma nic do stracenia. Z tych wszystkich odpowiedzi tylko najbardziej nie pasuje mi Kamil Durczuk, tak wprawdzie. Witkacy jakoś też nie bardzo, ale jakoś nie odrzucam go tak kompletnie. No i czy Raczkowski, czy Maleńczuk, to przyznam, że te nazwiska raczej tak średnio są dla mnie znane. No i to, co zrobię w obecnej sytuacji, to będzie... Myślę, czysty strzał, bo z jednej strony nie mam nic do stracenia, a z drugiej także nie mam żadnych kół do wykorzystania, a także jeszcze z innej strony no co mam innego do zrobienia w takiej sytuacji, więc wycofanie się byłoby bez sensu. No tak, nic nie ryzykujesz, możesz tylko zyskać. No w przypadku błędnej odpowiedzi stracisz możliwość dalszej gry o 1 000 000 złotych. No to w takim razie ja bym poprosił odpowiedź... A niech będzie to odpowiedź, a może... którą to by wybrać? Przyznaję, że naprawdę będzie strzał, bo naprawdę niezbytnie kojarzę, który z tych autorów to mógłby być autorem obu tych dzieł, także... 25% szans na to, że trafisz. To...
strzelamy, zobaczymy, czy mam dobrego cela. Powiedzmy może tak odpowiedź... No poproszę odpowiedź, nie wiem, między A a B się waham, kurczę. Może jakiś rzut monetą, coś by mi pomogło. Mam rzucić? A mogę ja sam sobie rzucić monetę? Możesz, możesz, oczywiście, możesz. Tak. O, jeśli mam taką pozwolenie, to... Możesz rzucić, oczywiście. Dobrze. Jeśli wypadnie reszka, użyję odpowiedzi A, Marek Raczkowski. Jeśli wypadnie orzeł, użyję odpowiedzi B, Maciej Maleńczuk. Sprawdźmy. Okay. Uwaga. Naprawdę. Wypadła reszka, czyli odpowiedź A. Marek Raczkowski. Tak, wypadło. Tak, wypadło. Zaufajmy ślepemu losowi. Dobrze, poproszę to być A, Marek Raczkowski ostatecznie. Zaznaczam, proszę bardzo. Książka, którą napisałem, żeby mieć na dziwki i narkotyki, to rok 2013. Książka, którą napisałem, żeby mieć na odwyk, to rok 2015. A napisał ją Marek Raczkowski. To jest poprawna odpowiedź. Co tutaj się stało? Wow. Czasami szczęście jednak mi sprzyja. Tak, Marek Raczkowski na przestrzeni 2 lat napisał te 2 książki. Natomiast książki, którą napisałem, żeby mieć na odwyk, napisał razem z Żakowską Magdaleną. Fajnie. No nawet bardzo, muszę przyznać. Fajnie. 75 tysięcy złotych jest na koncie. Dzięki monecie. Dobra moneta. Tak. Polecam. Doskonała. A jaka to moneta? Jaki nominał? 10 groszy. Wow. Bogactwo. Szok. No to już teraz masz 75 tysięcy i 10 groszy. Wow. Ale w internetowych milionerach 75 tysięcy. Możesz mieć 125 tysięcy, jeżeli odpowiesz na najbliższe pytanie. Słucham uprzejmie. Które będzie po przerwie. No jednak nie słucham. Będzie ono po przerwie. Bądźcie z nami, wracamy za chwilę. Dobry wieczór, internetowi milionerzy. Jesteśmy po przerwie. Naprzeciwko mnie Michał, który ma na koncie 75 tysięcy złotych. Przed przerwą nie wiedział, kto napisał 2 książki. Książki, którą napisałem, żeby mieć na dziwki i narkotyki oraz książki, którą napisałem, żeby mieć na odwyk. Rzuciłeś monetę 10-groszową. Wypadła reszka, wypadł Marek Raczkowski. Zaznaczyłeś. Okazuje się, że celnie. I oby tak dalej. 4 pytania do miliona zostały. I najbliższe jest to pierwsze z 4 jest za 125 tysięcy złotych. Przyznaję, że wolałbym znać odpowiedź na dane pytanie, niż stawać na ślepy los, ale. Ale jak trzeba. Dobrze. To poproszę kolejne pytanie w takim wypadku. Proszę bardzo. Jaką śmierć zgotował Otello Desdemonie? Otruł ją, udusił ją, przebił mieczem, zrzucił z wieży.
To teraz mi się tylko jedno pytanie w sumie nasuwa. Co to kurcze jest Otello i ta Desdemonia? Obstałem, że to jakieś postacie literackie z jakichś lektur, nie wiem, czy to z jakichś tam lektur szkolnych, czy nie bardzo. Przyznaję, że tematyka kompletnie nie moja. Otello i Desdemoni, jak to się jakkolwiek wymawia, czyta, no to są dla mnie takie postacie, no raczej nie bardzo znane. No i myślę, że w takim wypadku jestem znów zmuszony albo oddać strzał, albo teraz się wycofać. No właśnie, to jest 30, pytanie. 35 tysięcy złotych do stracenia, masz 40 gwarantowane, do wygrania 125 tysięcy. Jakbyś miał strzelać, to co? Jakbym miał strzelać, to myślę, że w tym wypadku poszedłbym chyba... Może bym strzelał w B, ale czy bym ją udusił? Chociaż może by ją otruł. Albo ją przebił mieczem, albo ją zrzucił z wieży. Próbuję to sobie właśnie tak... Tylko też właśnie, w jakich to się czasach działo, bo w takich... W czasach takich właśnie średniowiecznych... To takie popularne coś były otrucia, z tego co mi było wiadomo, w takich dawniejszych także czasach. To otrucia były dosyć popularne. Ale duszenie, no to... Kurczę. Chociaż może oddam jakiś strzał? Zawsze możesz. Wiesz, raz już, że strzelił. To nie może wiecznie wychodzić, wiadomo. Każda, ja powtórzę już we wcześniejszych odcinkach też to mówiłem, każda droga dobra do celu. I tak ustrzelać aż do miliona? Kto wie? Może? Sądzisz, że mam aż takie duże szczęście? Nie wiem. To są tylko moje głośne myśli. A co ty z tym zrobisz? To jest, Michał, tylko i wyłącznie twoja już teraz decyzja. Kurczę, bym przyznał szczerze, sporo bym wiedział, w jakich to było czasach. Było w takich dawniejszych czasach. Myślę, że bym podstawił właśnie na otrucie, bo takie mu się tutaj popularne w tego typu właśnie jakichś tam powieściach, czy w takich dawnych czasach właśnie. Teraz nie wiem, czy idę w dobrym kierunku, jeśli chodzi o myślenie, czy to jest taki dobry tok myślowy. Ajajaj. Czemu to musimy dać takiej tematyki, o której nie mam w ogóle pojęcia? A chyba muszę spytać człowieka, który jest odpowiedzialny za te pytania, kto je w ogóle układa. Kurczę, czy on ją otruł? Czy mógł ją otruć? Czy jednak może udusić, czy zrzucić? Obstawiam tak... Tak nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że Desdemona to chyba jakieś takie żeńskie imię. Przebić kobietę mieczem to chyba takie mało dżentelmeńskie zachowanie. Już bardziej kulturalnie byłoby ją otruć. Tak wiem, dziwny tok myślenia, ale jednak. Zrzucić zwierzę chyba też nie. Znów myślę pomiędzy A a B. Chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle dobry tok myślenia. To jest ten problem. Kurczę blade. Najbardziej mi to otrucie chodzi po głowie.
przyznaję, że przydałbym się jakiś taki doradca, który by mi powiedział, co zrobić, czy się wycofać, czy strzelać. No ja chociażbym chciał... Nie możesz, prawda? No nie. No bo mówię, jak już mówiłem, myślę, pomiędzy otruciem się, to było w takich dawniejszych czasach, bo od dawniejszych czasów to właśnie takie popularne było z otruwaniem właśnie innych. Uduszenie to też mi się wydaje taką realną opcją. Przebicie miecza chyba jakoś nie bardzo. Nie wierzę też jakoś tak. Ponownie myślę pomiędzy odpowiedziami A i B. Problemy, wciąż te problemy. No dobra, jest taka zasada, że jak się bawić, to się bawić. I teraz pójdźmy w taką starą moją zasadę, która brzmi nie wiesz, strzelaj na B, więc... No dobrze, poproszę to być B ostatecznie. Usłyszałem magiczne słowo, zaznaczam B ostatecznie, proszę bardzo. Kacprze, ekspercie nasz, wszechwiedzący. Czy wszechwiedzący, to nie wiem. Jaką śmierć zgotował Otello Desdemonie? Według ciebie? Według mnie. Zanim powiem, to powiem od razu, że wiem, jaka jest odpowiedź. A masz? Na to pytanie. No? Bo to pytanie było użyte kiedyś w Milionerach, w starych. Miało wartość 16 tysięcy złotych bodajże. Czyli to było pytanie numer 9, bo to w wersji 15-pytaniowej. No u nas też jest 15 pytań, ale u nas jest to 12. I powiem tak. No. Dobra, pozwalam, może inaczej. Mam najpierw wejść w twoje buty? Nie. Najpierw ja dodam, że Otello jest to... tragedia Williama Szekspira, napisana prawdopodobnie, ponieważ nie jest znana dokładna data powstania, około roku 1602-1604. Natomiast Desdemona jest postacią fikcyjną z tragedii Williama Szekspira. Była wenecjanką, córką senatora, żoną tytułowego bohatera. I teraz uwaga. Ogarnięty szałem zazdrości, Otello morduje Desdemonę, a następnie sam popełnia samobójstwo. I teraz, Kacprze, powiedz Michałowi, w jaki sposób Otello zamordował Desdemonę. Najprościej mówiąc, Otello, Desdemonę, Michale, udusił. Dokładnie. Brawo. To jest niemożliwe. Nie. A, dobra. Kit z klaksonem. Tak, udusił ją podczas snu. Wyobrażasz sobie? Ja w życiu. No. Udusił ją podczas snu. Taką dziwną pewność posiadał. Po czym sam popełnił samobójstwo. Michale, masz 125 tysięcy złotych i za tydzień będziesz mógł dokończyć swoją grę. O Jezu. O, wow. Co tu się dzieje, to nie mam pytań. Dosłownie, no. O. Zatem, proszę Państwa, bądźcie z nami za tydzień, bo wtedy zaczniemy grę z Michałem od pytania za 250 tysięcy złotych. Do zobaczenia.